Witam Was serdecznie. Jesteśmy w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu. Nagrywamy odcinek Podkręć Content. Spotkajmy się w biznesie. Moim dzisiejszym gościem jest Monika Chmielewska, która rezyduje tutaj na co dzień w Domu Literatury. Kobieta petarda i o wielu twarzach, zajmująca się niesamowitą ilością rzeczy. Zasadniczo zarządzająca wieloma tematami na co dzień właśnie w Domu Literatury. Monika, opowiedz trochę o tym, czym się na co dzień zajmujesz. Przede wszystkim zajmuję się administracją. Dodatkowo zajmowałam się lekko zarządzaniem salą i udostępnianiem jej. Natomiast rozwinęłam działalność poza te literackie kręgi, szukając nowych klientów, nowych pomysłów, szczególnie w COVID-zie. W ten sposób rozwinęłam produkt pod tytułem Sesje fotograficzne, współpraca z różnymi telewizjami i firmami produkcyjnymi. Były tu kręcone teledyski, były tu kręcone odcinki seriali, były tu kręcone wiele etiud, ewentualnie fragmentów z Warszawskiej Szkoły Filmowej, z którą próbuję nawiązać dłuższą współpracę. Mam sporo stałych klientów, natomiast szukam nowych pomysłów w ogóle na to miejsce, szczególnie wtedy, kiedy jak gdyby literaci nie korzystają z tej przestrzeni, nie użytkują jej. Oni mają swoje dni, natomiast ja staram się wycisnąć jak cytrynę wszystko, co można z tego Domu Literatury. W związku z tym są takie spotkania, gdzie są totalnie na zakładkę i z pół godziny, żeby na przykład 30-osobowa grupa przeniosła się z jednej sali do drugiej, a w międzyczasie 50 przenosi się do tej trzeciej, która jest niedostępna ogólnie, bo ona jest pod zarządem jednego ze stowarzyszeń. Ale zasadniczo Dom Literatury na co dzień ma bardzo dużo do zaoferowania, bo poza tym, że ma miejsce, ma różnego rodzaju sale, mniejsze, większe i przestrzenie poza tymi salami, to są i pokoje gościnne i mnóstwo innych rzeczy, także właściwie przestrzeń jest na wszelkiego rodzaju wydarzenia, prawda? W zasadzie można stąd nie wychodzić, tak? Bo na trzecim piętrze mamy pokoje gościnne, mamy restaurację Literatka, to jest oddzielny byt, ale staramy się z nimi współpracować. Zawsze przedstawiając salę, mówię o dodatkowych korzyściach. Mówię również o tym, że współpracuję czy z przewodnikami, czy z innymi firmami, czy z muzykami. Nie wiem, pisząc ofertę na salę, uwzględniam to, że na przykład ktoś może chcieć zakończyć to lampką wina, może chcieć zakończyć to koncertem, sam może na przykład zagrać koncert, tak? I nie mówimy tutaj o takich dużych komercyjnych tematach, mówimy również o tym, że nie wiem, ktoś chce się pochwalić, że nie wiem, obronił dyplom w szkole muzycznej. Czyli takie prywatne uroczystości. Tak, półprywatne, komercyjne, jak najbardziej. No i my tutaj gościmy też jako stowarzyszenie Spotkajmy się w biznesie, również często bywamy gośćmi w tych uroczych przestrzeniach. Czy jest to na pewno, znaczy te spotkania szczególnie z Wami powodują, że gdzieś tam się pojawiają nowe pomysły, nowe możliwości, nawet jeśli się nie da tego wszystkiego wykorzystać tutaj, no to jak gdyby to nakręca coś, że okej, no to jest taki pomysł, można to połączyć z tym, albo coś innego zrobić, albo w ogóle spojrzeć na tą przestrzeń, wyjść z pudełka tego, że to jest sala tutaj tylko na literackie. Na przykład to, co z takich małych kroków sesji fotograficznych, które zaczęłam w zasadzie rok temu, to fajna produkcja wyszła, Stop Model. I ja się z tego strasznie cieszę, jak taki dzieciak w sklepie ze słodyczami. Wyszła okładka i główny numer tematu ukraińskiego wołka. Dla mnie to jest super, że ten Dom Literatury pojawia się w takim kontekście zupełnie innym. Takim w ogóle wariackim pomysłem była sesja fotograficzna dziewczyn, które promowały bieliznę menstruacyjną. Okay. W związku z tym tu lekko wzbudziło trochę szoku, bo dziewczyny po prostu biegały w gadkach, a w ogóle zaczęły dzień o 6 rano, bo chciało złapać wschód słońca, co im się zresztą udało. I to gdzieś się przewija i gdzieś tam się to pokazuje. A mówię, a fajnie jest gościć ludzi z różnych talentów, jak ja to mówię, i różnych pomysłów,
bo no to gdzieś się nakręca. Ja, a jestem taką typem osoby, która po prostu szuka, a jakby ta co spojrzeć inaczej. Moja szefowa zawsze się śmieje ze mnie, że jak do niej wchodzę i mówię, a co by było gdyby? Więc to jest takie moje hasło, co by było gdyby? Spróbujmy, tak? Zobaczmy jak to zagra. Może się nie udać. Ja zawsze jak gdyby liczę się z tym, że coś może nie wyjść, że to jednak nie to może pozornie wyglądać. Ale jest chęć spróbowania, prawda? Tak. No jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała. Dokładnie. Czyli ta duża otwartość. Dom literatury też jest w całkiem malowniczej scenerii, w bardzo fajnym otoczeniu, bo na krakowskim przedmieściu przy samej kolumnie Zygmunta, więc samo otoczenie jest takie magiczne. Tak. Tak, aczkolwiek zawsze się śmieję, że jest magia takiej właśnie starówki i tego właśnie bycia takiego w takim sercu Warszawy z dość szeroką panoramą właściwie i na praską stronę, całe krakowskie przedmieście. Natomiast oczywiście starówka też ma swoje wady, które czasami przeszkadzają mi w prowadzeniu biznesów. Mhm. Bo wszelcy grajkowie, nigrajkowie, czy demonstracje, czy inne tego typu rzeczy bombardują pewne projekty i one niestety mi przepadają, jak gdyby. Mm-hmm. To jest ten problem. No. To jakiś hałas, który się tutaj dzieje dookoła, w jakiś sposób po prostu pewne rzeczy wyklucza. Tak, a jako fundacja walczymy o każde fundusze, bo ja się śmieję, że właściwie zrobienie czegokolwiek tutaj to jest po prostu wielokrotność 100 tysięcy. Dokładnie tak jest. No, bo zawsze mnie zachwyca jedna rzecz, że ludzie, którzy tu wchodzą, nie dostrzegają pewnych blizn, pewnych niedoskonałości tego miejsca, które ja widzę, no, pracując tu już 7 lat. Natomiast czują tą atmosferę, te skrzypiące klepki, ten zapach drewna. I odnajdują ten urok po prostu. Tak, tak. Zapach kurzu może być naprawdę romantyczny. Zgadzam się z tym absolutnie, bywając tutaj dość często w ostatnim czasie. Uważam, że to miejsce ma naprawdę swoisty urok i myślę, że każdy z jakimkolwiek projektem potrzebowałby przestrzeni, to jest w stanie tutaj znaleźć miejsce dla siebie. To fakt. Marzy mi się, znaczy jak gdyby próbuję jeszcze, ja mówię, jest cała masa takich pomysłów, które są odłożone, bo na przykład mam zaplanowany na wrześniu przyszłego roku wernisaż i wystawę. Ciągle nie udało mi się, chociaż może się uda właśnie z wami, zorganizować takich mini targów. Ja jestem taką osobą, która jeżeli chce coś zrobić, to musi zrobić to samo od początku do końca. Od bazy danych, po kontakt, po umówienie, po wymyślenie ceny, wymyślenie produktu, dopilnowanie, zorganizowanie, skoordynowanie. Ale z drugiej strony nawet, znaczy jest ogromna satysfakcja, jak coś się uda i to miejsce się pokazuje tak trochę inaczej, takie bardziej otwarte właśnie na wszelki rodzaj sztuki, no bo nie oszukujmy się, jeżeli nawet byłyby tu zorganizowane, nie wiem, targi modowe, tak, to jest to forma sztuki. Jak najbardziej. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie życie, że to będzie taki przeciąg zresztą jak był przy właśnie nagrywaniu Top Model, gdzie to było 50 osób, właściwie wszystko było otwarte i tutaj był taki fajny rwetest i chaos, taki bardzo twórczy. Cały dom żył. Tak. Tak, to było po prostu coś niesamowitego. A przy tych 30 paru stopniach wtedy w lipcu, kiedy to było, ale tu po prostu tętniło życie. No. Ciśnienie było 200 po prostu. Rewelacja. A powiedz mi, co jest twoim największym marzeniem, jeśli chodzi o to miejsce? Chciałabym, żeby było bardziej rozpoznawalne poza literackim jak gdyby światem. Aczkolwiek marzy mi się, żeby można było tu zorganizować spotkania z takimi pisarzami, którzy niekoniecznie jak gdyby są w stowarzyszeniach. Tacy, którzy są poczytni, tak? Ja bym fajnie tutaj ugościła, nie wiem, Mroza, Bondę, czy swojego ulubionego, jednego z ulubionych pisarzy, jakim jest na przykład Dmitrij Glukowski, czy Marek Krajewski. I marzy mi się, żebyśmy kiedyś mieli gadżety, którymi można byłoby, które by przynosiły nam jakiś dochód, a jednocześnie były takim fajnym znakiem rozpoznawczym naszym. Mhm. Natomiast nie jestem do końca osobą decyzyjną. Ja mogę wypierać jakiś pressing, natomiast wizja zarządu i dyrekcji jest trochę inna. Ciągle jak gdyby tkwi mnie w tej literaturze, w tej kulturze wysokiej.
A ja mówię, ja też dużo rzeczy robię za jakieś w ogóle małe stawki, albo wręcz za darmo, ale jak gdyby po to, żeby ożywić ten dom. Żeby sprawdzić to, co żeśmy rozmawiały. Doświadczenie pokazuje, co możemy z tym zrobić. Jak ta przestrzeń się sprawdza przy różnych projektach, czy przy tanecznych, czy przy muzycznych. I mówimy o takim, o takiej muzyce, nie wiem, typu afrykańska, bałkańska, czyli nie mówimy tylko o fortepianie. Bardzo na przykład byłam zadowolona, kiedy w kwietniu był nagrywany teledysk popowy. Zresztą jest super i jak oni go nagrali, to nie wierzyłam, że po prostu można z tego wnętrza wyciągnąć tyle. Mhm. A jednocześnie jest też tak, że na przykład czasami ludzie robią jakieś tam relacje, oznaczają nas na Instagramie i ciągle po 7 latach zdarza się, że ktoś mnie zaskakuje, bo spojrzał na tą samą rzecz zupełnie z innej perspektywy i nagle się okazuje, że to w ogóle inaczej wygląda. To jest fenomenalne, że ludzie odkrywają to miejsce po swojemu. Na nowo. Mhm. Monika, a powiedz mi, co trzymacie w grupie, co trzymacie z nami w Spotkajmy się w biznesie? Jak każdy z nas szukamy jakichś kontaktów i klientów, ale ta grupa też powoduje, że tak kurczę, bo tu można jeszcze zrobić to, a to można byłoby zrobić to. To jest taka wartość, że można coś zrobić tu biznesowo z myślą o domu literatury, ale można wyciągnąć coś dla siebie prywatnie. Tak? To mamy kontakt do ludzi, którzy mogą nam coś podpowiedzieć, czegoś nas nauczyć jeszcze. Ja jestem takim chciwym dzieciakiem na wiedzę, na chęć uczenia się, poznawania, albo żeby przynajmniej wiedzieć, jak to się w takim dowcipie było, żeby wiedzieć, gdzie szukać w ogóle, gdzie podejrzeć. Też nie jestem w stanie wszystkiego sama przeczytać i wszystkiego sama się dowiedzieć. Warto się zwrócić po prostu do kogoś, kto w danej dziedzinie siedzi, znają i potrafi ją, jak gdyby pewne zagadnienia wyłożyć tak zwyczajnie po prostu po ludzku, w pigułce, po ludzku i poprowadzić najkrótszą drogą, najbardziej optymalną. Super. No, w Dom Literatury znajdziecie oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, na Krakowskim Przedmieściu. W opisie do tego wydarzenia, tego filmiku znajdziecie również wszelkie potrzebne linki. Jeżeli byliście tu kiedykolwiek albo macie ochotę się pojawić, to zapraszamy Was serdecznie. Podzielcie się też swoimi wrażeniami z tego miejsca. Jeżeli byliście tu gośćmi, w komentarzach, zapraszamy Was do subskrybowania, lajkowania naszego filmiku i przede wszystkim zapraszamy Was również i do Domu Literatury, i na nasze spotkania grupy Spotkajmy się w biznesie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Subskrybujcie, dajcie łapki w górę, komentujcie, jeśli chcecie oczywiście.